Szanowni widzowie, dziękujemy, że jesteście z nami. Kanał Stanisława Michalkiewicza na YouTubie istnieje dzięki Wam. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Każda aktywność jest ważna. Jeśli chcecie wesprzeć nasze działania i Stanisława Michalkiewicza, wystarczy wejść w zakładkę Wesprzyj na kanale. Numer konta bankowego do wpłat, które pozwalają nam prowadzić kanał, znajdziecie w opisie każdego filmu. Zapraszamy na stronę naszego wydawnictwa www.capitalbook.pl i stronę pana Stanisława na Facebooku. Link w opisach filmów. Dlaczego Rosja uważa Ukrainę za swoją własność? Kto wywołał pomarańczową rewolucję i Euromajdan? Jaką rolę w konflikcie odgrywają Stany Zjednoczone? I kto w światowej grze mocarstw odgrywa rolę pionków? Kulisy wojny na Ukrainie. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza i Jarosława Kornasia. Dostępna na Capitalbook.pl. 28 czerwca rozpoczął się w Madrycie od uroczystej kolacji z hiszpańską parą królewską kolejny szczyt NATO. Już rano następnego dnia można było odnotować bardzo ważne decyzje, przynajmniej dwie ważne decyzje, które podjęli uczestnicy szczytu. Po pierwsze, Turcja wycofała swoje zastrzeżenia przed przyjęciem do Sojuszu Północnoatlantyckiego Finlandii i Szwecji. Ponieważ Finlandia i Szwecja zgłosiły akces do NATO, no to w tej chwili nic już nie stoi na przeszkodzie, bo żadne inne państwo żadnych takich zastrzeżeń nie wysuwa, żadne inne państwo członkowskie, a zgodnie z artykułem 10 Traktatu Waszyngtońskiego decyzja o przyjęciu nowych członków do NATO musi zapaść jednomyślnie. Jak dotychczas Turcja się wyłamywała z tej jednomyślności, no a teraz przypomnę tylko dlaczego Turcja miała taki negatywny stosunek pierwotnie do niedawna, jeśli chodzi o przyjęcie Finlandii, a zwłaszcza Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Problemem tureckim są odradzające się co pewien czas koncepcje niepodległego Kurdystanu. Rzecz w tym, że Kurdowie żyją na terytorium 5 państw Środkowego Wschodu, a przede wszystkim na terytorium Turcji, i powstanie niepodległego Kurdystanu oznaczałoby częściowy rozbiór Turcji. No to trudno, żeby tureckiemu prezydentowi się to podobało, a ponieważ Szwecja wspierała bardzo te niepodległościowe dążenia Kurdów, no to stąd ten sprzeciw. Być może jeszcze jakieś inne powody, ale ten argument był przez prezydenta Erdogana wysuwany. Widocznie jakieś obietnice zostały tutaj Turcji poczynione, albo jakieś naciski amerykańskie zostały wobec Turcji podjęte. Dość na tym, że prezydent Erdoğan wycofał swoje pierwotne tutaj zastrzeżenia. No i wygląda na to, tak jak powiedział sekretarz generalny NATO Stoltenberg, że Rosja chciała mieć mniej NATO przy swoich granicach, no to będzie miała więcej. Druga decyzja, która też jest bardzo ważna, to decyzja, którą ogłosił prezydent Biden. Nie wiem, czy to wymaga zgody wszystkich uczestników szczytu w Madrycie, ale prezydent Biden ogłosił, że na terenie Polski zostanie zainstalowana stała kwatera główna V Korpusu Armijnego Stanów Zjednoczonych. Dotychczas było tak, że ta kwatera główna znajdowała się w Niemczech, a w Poznaniu znajdował się taki wysunięty punkt. No i nie wiadomo, czy chodzi o wzmocnienie tego, jeszcze nie wiadomo, czy chodzi o wzmocnienie tego wysuniętego punktu w Poznaniu, czy też przeniesienie całej kwatery głównej V Korpusu Armijnego do Polski. Co to oznacza? To oznacza, że Stany Zjednoczone ostentacyjnie i definitywnie odchodzą od porozumień paryskich z Rosją z 1997 roku. Przypomnę, że te porozumienia miały na celu budowę tzw. środków zaufania. No i tam były między innymi takie postanowienia, że zachodnia broń jądrowa nie będzie przesuwana na wschód od dawnej granicy niemiecko-niemieckiej, a na terytorium państw nowo przyjętych do NATO, czyli państw środkowej Europy, nie będą zakładane stałe bazy NATO. No, stała kwatera główna oznacza całkowite odejście od tamtych porozumień. No i to teraz ciekawi jesteśmy, jak na to zareaguje Rosja, bo Rosja rzeczywiście jest na te sprawy wyczulona. Muszę powiedzieć tak, że powszechna opinia jest taka, że to wzmacnia bezpieczeństwo Polski. No, może i wzmacnia, ale jednocześnie oznacza, że Stany Zjednoczone liczą się z możliwością prowadzenia wojny z Rosją na terytoriach wysuniętych, to znaczy na przedpolach, a Polska i Ukraina już w tej chwili, a Polska też i inne państwa środkowej Europy, a Polska w szczególności, bardzo dobrze się na takie przedpole nadają, więc tutaj stosunki, można powiedzieć, te zalety i wady są ambiwalentne, tak jak jakby to Kokuniek powiedział, że mają swoje plusy dodatnie, ale też mają plusy ujemne. Cóż można w związku z tym powiedzieć? Proszę Państwa, obawiam się, że ryzyko wojny w Europie znacznie się w związku z tym podniosło. I tu ciekawa rzecz, jest taki fragment Ewangelii, który mówi, że kiedy będą powtarzać pokój i bezpieczeństwo, spadnie na nich zagłada. No, zobaczymy, jak będzie. Obawiam się, że jednocześnie pan prezydent Duda, który jest uczestnikiem szczytu w Madrycie, ponownie nie ośmieli się zaproponować prezydentowi Bidenowi, żeby Stany Zjednoczone w ramach wzmacniania wschodniej flanki NATO nie tylko przenosiły kwaterę główną V Korpusu Armijnego do Polski, ale również sfinansowały uzbrojenie dodatkowych 200 000 polskich żołnierzy, bo zgodnie z ustawą o obronie ojczyzny armia polska ma być powiększona do 300 000 żołnierzy, w związku z tym 200 dodatkowych tysięcy żołnierzy trzeba będzie uzbroić i dobrze by było, gdyby Stany Zjednoczone w tych kosztach przynajmniej partycypowały. Tym bardziej, że Polska przekazała znaczną część swojego uzbrojenia, czołgi i haubice samobieżne Krab, Ukrainie. Miała za to dostać leopardy z Niemiec, ale zdaje się, że ich nie dostanie z dwóch powodów. Po pierwsze, Niemcy nie chcą Polsce przekazywać części swojego uzbrojenia za darmo, a po drugie, to wygląda na to, że polskie władze nie podpisały żadnej umowy z Niemcami na ten temat, tylko się dogadały, że tak powiem, na gębę, bo Republika Czeska podpisała taką umowę i czołgi niemieckie dostała, podczas kiedy Polska nie podpisała umowy, w związku z tym niemiecki kanclerz, kiedy pan premier Morawiecki tam wspominał o tych czołgach, zrobił wielkie oczy, no i wygląda na to, że tutaj szczyt NATO w Madrycie niczego nie zmieni. W tej sytuacji rzeczywiście, ja wracam do tego, już wielokrotnie to mówiłem, ale w tej sytuacji amerykański udział finansowy w wzmocnieniu wschodniej flanki NATO właśnie w taki sposób, żeby Stany Zjednoczone sfinansowały uzbrojenie dodatkowych 200 000 żołnierzy polskich, byłby bardzo istotny. Wprawdzie mówi się o zwiększeniu kontyngentu amerykańskiego w Polsce. W ogóle sekretarz generalny pan Stoltenberg powiada, że siły szybkiego reagowania sojuszu zostaną zwiększone z 40 000 do 300 000 żołnierzy. No ale dobrze by było, gdyby na terytorium Polski stacjonowała również armia polska, której żołnierze będą słuchali rozkazu rządu polskiego, a nie jakichś jakichś innych rządów. Proszę Państwa, warto zwrócić uwagę, że ten szczyt NATO w Madrycie został poprzedzony jeszcze dwoma innymi szczytami. Pierwszym takim szczytem był szczyt BRICS, państw BRICS w Pekinie. BRICS to jest nazwa pochodząca od skrótu pierwszych liter nazw państw uczestniczących w tym porozumieniu zawartym w 2011 roku. To jest Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki. Na tym szczycie BRICS w Pekinie uczestnicy wprawdzie opowiedzieli się za podjęciem przez Rosję i Ukrainę rokowań pokojowych, ale to był tylko, jak sądzę, taki listek figowy, dlatego że w tej sytuacji, zwłaszcza jaka się wytwarza, to szanse na rokowania pokojowe zarówno ze strony rosyjskiej, jak i ze strony ukraińskiej przede wszystkim, już nie mówiąc o tym, że Stany Zjednoczone są najwyraźniej zainteresowane w zwiększeniu napięcia w Europie Środkowej, są bardzo mało prawdopodobne. W takim razie szczyt BRICS w Pekinie właściwie był taką manifestacją poparcia dla rosyjskich racji, bo jako diagnozę obecnej sytuacji na Ukrainie, przyczynę diagnozy obecnej sytuacji na Ukrainie podał, że tą przyczyną było dążenie do takiego niepohamowanego rozszerzania porozumień wojskowych. No to bez liczenia się z zastrzeżeniami czy z obawami innych państw. No to widać wyraźnie, o co tutaj chodzi. Ciekawe, że ta diagnoza pekińska prawie pokrywa się z tym, co wcześniej powiedział papież Franciszek, a co tak bardzo zgorszyło pana redaktora Terlikowskiego. No trudno się temu dziwić, bo nic tak nie gorszy jak prawda. Proszę Państwa, szczyt w Pekinie pokazał, że i inne takie elementy pokazał, że zachodnie sankcje wymierzone w Rosję no, nie są tak skuteczne, jak to się tutaj u nas przedstawia. Przede wszystkim z tego powodu, że nie tylko państwa uczestniczące w BRICS, ale również wiele innych państw, na przykład państwa Ameryki Łacińskiej, czy państwa afrykańskie, czy wreszcie państwa arabskie, nie uczestniczą, nie przykładają ręki do tych sankcji. Państwa arabskie, bogate, takie jak na przykład Arabia Saudyjska. W związku z tym Rosja, mimo sankcji, które obejmują mniej więcej 700 do 800 milionów ludzi, bo tylu ludzi liczą państwa, które wobec Rosji sankcje stosują, to Rosja ma dostęp do rynku obejmującego jakieś 6 miliardów ludzi, bo same państwa BRICS to są 3,5 miliarda, nie mówiąc już o tych pozostałych, które do BRICS wprawdzie nie należą, no ale w sankcjach przeciwko Rosji też nie biorą udziału, zachowując postawę wyczekującą. Proszę Państwa, jeszcze trzeci szczyt się odbył, mianowicie szczyt G7. No tu już bez udziału Rosji oczywiście podjęto na tym szczycie taką decyzję, że dodatkowe sankcje przeciwko Rosji będą wprowadzone, no ale jak już powiedziałem, te sankcje nie mają chyba wielkiej skuteczności i tutaj jeden z ekspertów, powiedzmy sobie emerytowany profesor historii Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, przytacza fakt, no to z faktem dyskutować niepodobna, że o ile na początku wojny na Ukrainie rubel rzeczywiście pikował w dół, to w tej chwili jego relacje w stosunku do dolara są najlepsze dla rubla oczywiście od co najmniej 7 lat. Więc widać wyraźnie, że sankcje tutaj skuteczne być nie mogą na dłuższą metę, zwłaszcza bo one mają charakter obosieczny i uderzający uderzają również w te państwa, które sankcje stosują, no ale zobaczymy. W każdym razie widzimy, że 3 szczyty się odbyły. Po szczytowaniu może sytuacja międzynarodowa przejść do fazy dołowania, no bo taka kolej rzeczy jest, proszę Państwa, a tymczasem tutaj wojna na Ukrainie przechodzi, ponieważ wojna na Ukrainie przechodzi w stan przewlekły, no to nie można tutaj nie odnotować objawów sezonu ogórkowego. Otóż opinia publiczna, a przynajmniej jej postępowa część, została zbulwersowana niedyskrecją pani Edyty Górniak, która powiedziała publicznie, że w przemyśle rozrywkowym w Polsce bardzo dużo jest takich osobników człekopodobnych, którzy nie mają duszy. Ona ich nazywa reptilianami. Ta niedyskrecja wywołała zrozumiałe poruszenie w mądzie i nawet jeden z księży ofuknął panią Edytę Górniak, że ona tutaj nie może mieć racji, ponieważ każdy człowiek ma duszę. Nie ma ludzi, którzy by tej duszy nie mieli. No to być może, że to prawda, ale z drugiej strony niepodobna nie zauważyć, że na przykład taki Aleksander Kwaśniewski twierdzi, że on nie ma duszy i co więcej, jak się mu przyjrzeć uważniej, no to można nabrać podejrzeń, że to może być prawda, a poza tym któż może lepiej takie rzeczy wiedzieć od niego samego, ale to nie jest takie ważne. Ważniejsze jest znacznie to, że Kościół prowadzi dialog z judaizmem. A cóż judaizm na ten temat mówi? No Talmud mówi, że dusze to mają Żydzi, to znaczy są człowiekami w pełnym tego słowa znaczeniu, natomiast goje, czyli ci, którzy Żydami nie są, duszy nie mają, są tylko istotami człowiekopodobnymi. Co prawda Talmud nie nazywa ich reptilianami, no ale to nie chodzi o nazwę, chodzi o meritum. I skoro można prowadzić mimo to dialog z judaizmem, no to dlaczego właściwie nie można by prowadzić dialogu z panią Edytą Górniak? Proszę Państwa, niezależnie od tego pojawiły się dwa światełka w tunelu. Otóż pan mecenas Roman Giertych zadeklarował, że wraca do polityki przy najbliższej kampanii wyborczej będzie kandydował, jeszcze nie wie, czy do Sejmu, czy do Senatu, no i jeszcze nie wie, czy z Volksdeutsche Partei, czy z jakiejś tam partii, róbmy sobie na rękę, no w każdym razie widać, że nasza, że tak powiem, scena parlamentarna powiększy się o bardzo interesujące egzemplarze, tym bardziej, że Donald Tusk właśnie publiczne przyrzeczenie złożył, że wygra wybory. No proszę Państwa, Donald Tusk nie powiedział tylko, no co będzie, jak nie spełni tej publicznej obietnicy. Powinien w związku z tym dodać, że jak mu się nie powiedzie, no to popełni harakiri razem z całą Volksdeutsche Partei, co niewątpliwie innych uczestników sceny politycznej w naszym nieszczęśliwym kraju bardzo by ucieszyło. Dlaczego inflacja i ceny benzyny szaleją? Czemu służą programy socjalne? I wreszcie, gdzie znikają nasze pieniądze? To wszystko w szokującej książce Imperium Marnotrawstwa.